A teraz czas nieubłaganie idzie do przodu i trzeba przystąpić do drugiej rundy. W kolejnym roku przygotowań do Kongresu Światowego Etyki Biznesu. Zorganizowana została konferencja Media, Biznes, Etyka. Media w upowszechnianiu etycznych standardów biznesu. Pani profesor Pogonowska wymieniła media, dzieląc środowiska. O etyczności, których mówiła w odpowiedzi na pierwsze pytanie. Na tej konferencji, którą przypomniałem, a która była zorganizowana w roku 2010, nawiązano do apelu prezesa Polskiej Akademii Nauk profesora Michała Klejbera, jaki zawarł on w artykule Rozmawiajmy o czymś ważnym, opublikowanym w Gazecie Wyborczej. W tym artykule czytam między innymi: ogłośmy wreszcie akcję Mądra Polska i dajmy wypowiedzieć się na temat rozwiązywania problemów kluczowych dla naszej przyszłości zatroskanym obywatelom, a nie tylko osobom, których poglądy kształtowane są przez doraźny kontekst polityczny. Bez uzupełnienia życia publicznego o taki dialog nie powstanie wokół nas społeczeństwo prawdziwie obywatelskie, będące niezbywalnym warunkiem wspólnego sukcesu w postaci szybkiego, stabilnego rozwoju. Mając powyższe na uwadze, pisaliśmy, organizując tę konferencję Media, Biznes, Etyka, Media w upowszechnianiu etycznych standardów biznesu, iż do listy problemów wskazanych przez profesora Klejbera dodać należy zagadnienie etycznego wymiaru działalności gospodarczej, którego nie powinno się redukować do technikaliów, gdyż prowadzi to do pomijania kontekstu ukrytego za rzekomo obiektywnymi, a faktycznie obciążonymi aksjologicznie terminami, jakimi posługują się ekonomiści i komentatorzy życia gospodarczego. Postulowaliśmy, by media podjęły się rolę strażnika nie tylko litery, ale także ducha standardów etycznych życia gospodarczego. Nawiązywaliśmy przy tym do określenia nauczyciela, określenia, jakie sformułował Tadeusz Kogabiński. Cytuję: nauczycielem jest każdy, kto się zajmuje głoszeniem tez, niezależnie od tego, czy działa jako wychowawca szkolny, czy jako badacz naukowy, czy wreszcie jako literat lub publicysta. Jako temat drugiej rundy dyskusyjnej proponuję zatem kwestię, czy media w Polsce zdolne są do pełnienia funkcji strażnika ducha standardów etycznych życia gospodarczego i związanej z tym roli nauczycielskiej. Proszę bardzo, Pani profesor. To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że pojęcie mediów w tej chwili jest dość szerokie i rozmyte. I oprócz tych mediów papierowych, już porozumiane media audiowizualne, w tym także internet, o którym trudno byłoby coś szczególnego powiedzieć, ponieważ to jest dopiero przedmiot, to może być dopiero przedmiot naszych badań. To korzystamy z tego medium, ale są z tym bardzo poważne problemy. Związane z tym, co mówiłam na początku, iż w jakichś szczególnych warunkach transformacji, w jakim Polska się znalazła, wolność gospodarcza była szczególnie cenną wartością. I trudno się dziwić, bo w porównaniu do systemu gospodarki centralnie planowanej, gdzie tej wolności nie było, to wolność była bardzo ceniona i podnoszona jej walor. I to przez ponad 20 lat przejęło już kolejne pokolenie. Tymczasem media, część mediów również, tę wartość podnosiła. Gdy rozwinęły się media właśnie sieciowe, to jest dominująca wartość, wolność bez odpowiedzialności, należałoby wyraźnie powiedzieć. Nauczyciele, i w tym i my, jesteśmy jakby w ogniu, w okresie takich niesłychanie trudnych dylematów, gdzie mamy pokolenie, które już coś przeniosło.
możemy dorobić, ponieważ możemy, my jesteśmy ostatnim etapem, nauczyciele akademicy, ostatnim etapem edukacji, formowania człowieka, który się zaczyna od dzieciństwa, od rodziny, no przez religię wciąż w Polsce jeszcze na szczęście, mam na myśli różne religie. Ta tradycja judeochrześcijańska jest jedna w Polsce wciąż żywa, no ale to wygląda na to, że zaczyna to być bardzo atakowane. W tym kontekście przewagi wolności nad odpowiedzialnością i problem wyboru między religią a etyką, tymi dwoma przedmiotami w szkołach, też jest kontrowersyjny, dyskusyjny. Nie znam dokładnie problemów religii, ale w ramach religii byłoby też miejsce na etykę, etykę chrześcijańską. Być może, że w ogóle podział na religię i etykę jako dwa odrębne przedmioty dla osób wierzących i niewierzących, no nie jest zbyt szczęśliwy i powinien być komplementarny, a nie rozdzielny raczej, prawda? I czy nauczyciele obu tych przedmiotów powinni ze sobą ściśle współpracować. Ja, ucząc etyki biznesu, przedstawiam różne systemy etyczne, kierując się zasadą, że mówię już do dorosłych ludzi, którzy mogą mieć ukształtowane różne formacje w zakresie etyki, niekoniecznie oparte na religii, ale ten aspekt również uwzględnia na równych prawach z innymi systemami etycznymi. Chciałabym jeszcze dodać, że no, to może nie są dokładnie rzecz biorąc media, ale to też poprzez internet rozpowszechniane są takie popularne filmy, które w dużym stopniu też mogą oddziaływać, w większym stopniu niż my, mogą oddziaływać na młodych ludzi. Chciałabym, żeby już nie przedłużać, podać przykład. Otóż w jednym z numerów Rzeczpospolitej jest wkładka Odpowiedzialny biznes. I ta wkładka obejmuje przede wszystkim teksty napisane przez maklerów, analityków giełdowych, czyli ludzi przez nas wykształconych generalnie, nie mówiąc już jakie uczelni, które dotyczą tego odpowiedzialnego biznesu. No więc przeważają przede wszystkim te teksty o implementacji, a nie o uzasadnieniu etyki w działalności finansowej, o której mówiła pani profesor Dziewicka-Szczałecka, a dochodzi do tego, że tych korzeni w ogóle nikt nie dostrzega, czego przykładem jest jeden z tych artykułów, którego autor, młody człowiek, jak sądzi ze zdjęcia, analityk centralnego domu maklerskiego pewnego banku, usiłuje uzasadnić, że można być jednocześnie chciwym i odpowiedzialnym. Powołując się na film Wall Street, który spopularyzował. Tylko spopularyzował w taki sposób, że nie da się przewidzieć, co taki film, jakie skutki taki film odniesie. Spopularyzował formułę Greedy's Hearty, którą wygłaszali maklerzy z Wall Street, zapraszani do uniwersytetów amerykańskich na studia MBA. Jeszcze w latach 80. Ten film scenarzysta tego filmu nie wymyślił tego sloganu, ponieważ on autentycznie wrósł jakby w środowisko maklerów z Wall Street i był przekazywany studentom. I tutaj jest ta ostatnia sprawa, którą chciałam powiedzieć. Mianowicie etyka i formowanie pewnej wrażliwości, refleksyjności etycznej, która wiąże się, zaczyna się od dzieciństwa, to nie jest obowiązek i nie jest tylko zadanie nas, uczących etyki biznesu. Ja kiedyś zrobiłam małe takie badanie i napisałam artykuł, wykazując, jak ogromną rolę ma wpływ wykładowcy podstawowych przedmiotów ekonomicznych, na
pierwszym roku mikroekonomii, gdzie zaszczepia się przede wszystkim studentom ten aspekt wolnościowy gospodarki. To zależy oczywiście od wykładowcy. Jak to ujmuje wykładowca? Jeżeli wykładowca to właśnie ujmuje w taki sposób, że wolność na to wszystko, nie ma mowy o odpowiedzialności, o obowiązkach, o wywiązywaniu się z zawartych umów, to, a jest to jedna z podstawowych dyscyplin ekonomicznych, to potem gdy student na kolejnym roku ma etykę biznesu, to on już po prostu nie dowierza, bo jest ukształtowany jeszcze też z różnych przedmiotów finansowych, zarządzania, z marketingu, jest już zupełnie inaczej ukształtowana, o czym mówiła pani profesor, w związku z czym ten nurt implementacji kodeksów, indeksów najróżniejszych, wizerunku, marketingów, no to rzeczywiście to można ewentualnie osiągnąć, natomiast ubolewam, że tego nurtu integrity, no właściwie w tej chwili, w tej sytuacji na studiach ekonomicznych będzie nam możliwe, bo to jest prawie nieosiągalne. Dziękuję bardzo. Otóż próbując odpowiedzieć na to pytanie dotyczące roli mediów w upowszechnianiu standardów czy pełnieniu funkcji strażnika ducha standardów etycznych, zaczęłabym od takiego banalnego stwierdzenia, że media współcześnie odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu gustów, upodobań, systemów wartości, wyborów i wreszcie działań swoich odbiorców. Jeśli chodzi o to kształtowanie standardów etycznych, to rola mediów w gospodarce czy w biznesie, rola mediów polega głównie na pokazywaniu zjawisk patologicznych w biznesie, na piętnowaniu działań takich jak oszukiwanie klientów, okradanie pracodawców, wykorzystywanie pracowników, pokazywanie zjawisk korupcji, pokazywanie przykładów konfliktów interesów. Jednak koncentrowanie się wyłącznie, no może nie wyłącznie, ale w takim dominującej mierze, w przeważającym stopniu na tych negatywach zaburza pewną równowagę. Powoduje, że odbiorcy są przekonani, że biznesem, działalnością gospodarczą zajmują się głównie oszuści, kombinatorzy, że po to, żeby osiągnąć sukces w biznesie, no, trzeba właśnie posługiwać się korupcją, przekupstwem. Sukces osiągają osoby nieuczciwe. I moim zdaniem to nie jest dobre, a że tak jest, to chcę to uzasadnić, odwołując się do konkretnych badań i przykładów. Otóż, jak wiadomo, bardzo wiele pisze się i mówi, publikuje w mediach informacji na temat korupcji. Wystarczy otworzyć dowolną gazetę i na pewno znajdziemy tam opis jakiejś afery korupcyjnej. I to dobrze. To dobrze, że tak media szeroko zajmują się problematyką korupcji, dlatego że z jednej strony bardzo zwiększyła się wiedza społeczeństwa na temat korupcji, z drugiej strony obywatele, społeczeństwo zostało uwrażliwione na tę problematykę. Lepiej rozumie to, na czym polega korupcja, na czym polega konflikt interesów. Ale bez przesady. Mianowicie, robione są rozmaite badania na temat postrzegania poziomu korupcji.
I następnie te same osoby, czy w tym samym badaniu, te same osoby są pytane o to, jak często miały do czynienia z wymiarem sprawiedliwości, ze służbami celnymi i tak dalej. I okazuje się, że znikoma część tych osób miała do czynienia właśnie z tymi sferami życia. Natomiast prawie wszyscy wydają oceny na temat wysokiego poziomu korupcji. No to o czym to świadczy? No świadczy o tym, że ich oceny są wydawane nie na podstawie własnego doświadczenia, bo nie mogli takiego mieć, skoro nie mieli do czynienia, tylko na podstawie tego, co zasłyszeli i przeczytali w mediach. A więc no, to powoduje taki właśnie obraz. Innym przykładem jest to, co się ostatnio wydarza w czasie ostatnich wakacji, mianowicie bankructwa firm turystycznych, organizacji turystycznych. Czytamy, że jest fala bankructw, że jest lawina bankructw, że jest zapaść branży turystycznej. Tymczasem zbankrutowało kilka firm, na kilkaset firm funkcjonujących w Polsce. No więc takie informacje mojej opinii deformują jednak obraz działalności gospodarczej, stwarzają atmosferę grozy, wzmagają właśnie takie nastroje katastroficzne i powodują, że osłabiane jest zaufanie do poszczególnych sfer branży, ostatnio branży turystycznej, nie mówiąc właśnie o branży finansowej i poszczególnych sfer i biznesu w ogóle. Czyli ten obraz jest moim zdaniem, no dobrze, że media o tym piszą, ale może niedobrze, że tak mało pokazuje się zjawisk pozytywny, że właściwie jak się chciał pójść cokolwiek załatwić, opierając się na tym, co usłyszy czy przeczyta w mediach, to właściwie należałoby się zamknąć w domu, położyć do łóżka i nic nie robić, bo wszędzie są szuści, kombinatorzy i właściwie strach cokolwiek załatwić, zrobić. A przecież funkcjonujemy w tej działalności gospodarczej i funkcjonujemy dzięki, powiedziałabym, nie wiem czy słusznie, ale 90% przedsiębiorstw uczciwych. Dziękuję. Dziękuję panu prezydentowi. Dziękuję bardzo. Oczywiście powtórzę tutaj, że to jest bardzo trudne pytanie i odpowiedź właśnie wymagałaby analiz działań wszystkich sektorów mediów. Czy są zdolne? Ja bym powiedziała tak, okazjonalnie pełnią rolę strażnika ducha standardów etycznych myślę o Polsce, ale można byłoby też wskazać na inne kraje, ale konkretnie chodziłoby mi o ten rodzaj dziennikarstwa, który określany jest mianem dziennikarstwa śledczego. Jest to kontrowersyjna, znaczy była przedmiotem kontrowersji. Natomiast no, jeśli się tak trochę bliżej przyjrzeć, to oczywiście to dziennikarstwo no, tej najwyższej klasy, to o którym Szarek Kapuściński pisał, że to jest elita, tak? Że to nie jest ten Lumpen, przepraszam za określenie, ale cytuję Lumpen dziennikarstwo, a więc nie te media, które no, przypominają nam tabloidy, a zwłaszcza drukowce, gdzie mamy do czynienia. Nie tylko chodzi o sektor mediów takich tradycyjnych, prawda? No też i w mediach, w telewizji i w radio, tylko no, coś, co chciałoby się postrzegać jako rzetelne, uczciwe dziennikarstwo spełniające wszystkie standardy, wymogi etosu i wymogi związane z funkcją. Bo co jest funkcją mediów tak naprawdę? Jest informowanie, tak? Jest przekazywanie informacji, a w części tej dziedziny jest formułowanie opinii. No i właśnie to dziennikarstwo śledcze, które jak się okazuje ma bardzo
głęboką historię, bo już w XVII wieku w Stanach Zjednoczonych możemy spotkać teksty, tak, wydawane w ówczesnych gazetach, a to bardziej chodziło o gazetę, której tylko jeden numer się ukazał, gdzie dziennikarz informował opinię publiczną o zjawiskach okrucieństwa wobec jeńców angielskich, tak, których armia francuska właśnie poddawała tym torturom. Także proszę Państwa, ja przyznam, że oczywiście starałem się zachować ostrożność w formułowaniu tych wniosków. Uważam, że także w Polsce dziennikarstwo śledcze, czy dowodzeniowe, czy jeszcze jakie określenia moglibyśmy tutaj znaleźć, spełnia niekiedy, tak, bardzo pozytywną rolę. To znaczy właśnie czyni to, co należy do wzorca tych działań. Odkrywa to, co jest zakryte, dba o przejrzystość, transparentność, reguł życia społecznego. Oczywiście tropiką to przypadki korupcji, oszustw, jest powiązań między polityką a biznesem, ale generalnie, gdyby się trzymać tego wzorca, to można by tutaj mówić o działaniach na rzecz jakby przestrzegania, właściwie rozpowszechnienia wiedzy o tym, że funkcjonujące w danym społeczeństwie, istniejące prawo funkcjonujące powinno być przestrzegane przez wszystkich. Powinno wszyscy obywatele, tak, powinni być równo traktowani wobec istniejącego prawa. No, także powiedziałabym jeszcze raz, że rzeczywiście, tak jak pani poseł Józefa mówiła o tych pozytywnych przykładach, w których no właśnie ukazywano, w jaki sposób poszukuje się klientów i to w tym sensie, że przeciwdziałano, czy zatrzymano praktyki dotyczące odświeżania żywności na przykład, tak, czy dotyczące zagrożeń fundamentalnych wartości. Oczywiście także w sferze niejasnych tych powiązań między polityką a biznesem. Powiem tak, ja jestem nastawiona pozytywnie wobec dziennikarstwa śledczego, tego oczywiście z najwyższej półki. No, nie chciałabym tutaj podawać konkretnych przykładów, ale wiem, że są takie postacie jak Anna Marszałek, czy Marcin Gącki, czy kiedyś Piotr Najszczyk, teraz już w tej dziedzinie nie działa, którzy byli tymi pionierami dziennikarstwa dowodzeniowego w Polsce i którzy chyba pewien taki wzorzec ukształtowałby. A jeszcze wracając do pytania poprzedniego, powiedziałabym, że dzięki mediom dowiadujemy się o akcjach promujących na przykład społeczną odpowiedzialność biznesu, gdzie utykają informacje dotyczące konkursów, dotyczące różnego rodzaju inicjatyw, tak, które pojawiają się na różnych poziomach życia społecznego i o których dowiadujemy się dzięki mediom, bo nas tam fizycznie nie. Także ja jeszcze raz, zdarza się tak, że pełnią rolę strażnika standardów etycznych. Dziękuję bardzo. Przy okazji może warto zwrócić uwagę również na to, że Światowy Kongres Etyki Biznesu, który odbył się w Polsce, nie został zauważony przez polskie media, z wyjątkiem wkładki w Rzeczypospolitej i kilku audycji Polskiego Radia. Media decydują, co jest newsem, prawda? Zwłaszcza właścicieli mediów. Media to biznes. No tak, proszę Państwa, jak w okresie afery Rywina ktoś powiedział, przychodzi chyba Marek Broński. Przychodzi biznes do mediów, a media to też biznes. To nie ulega wątpliwości. Jest to po lekturze pracy doktorskiej poświęconej etyce mediów. Ale nie tylko. Sam czasem on nagle zajmuje się etyką mediów. Zastanawiam się, dlaczego tutaj nie ma takiej koncepcji etyki mediów. Choć jest
wielki, wzorcowy dziennikarz był między nami, Jacek Grzegorzki. Z dużym wyczuciem w tych sprawach. Więc media to też biznes. Przynajmniej rodzaj biznesu, prawda? Tyle, że o ile w biznesie chodzi tylko o zysk, prawda? Naprawdę uproszczenie, chodzi o to, że dodatkowe po prostu, ale zysk jest tutaj tą motoryczną, esencjalną wartością. To tutaj chodzi o rozgłos. Zresztą rozgłos jest nośnikiem biznesu, jest nośnikiem na realizację i rozmaitych interesów. Rozgłos, rozpoznawalność, jak sprzyjał dziennikarzy TVN-u, którzy mówią, ile kosztuje jakaś twarz, tak? I ona może przyjąć zysk, bo jest rozpoznawalny w reklamie i tak dalej. To mamy wgląd i też uszczęskie tego, co się dzieje. Nawet mi przychodzi do głowy, że to te narażenie moralne, powiedzmy, biznesu i tego szczególnego biznesu, są media, to powiedziałbym, że właśnie media są w większym stopniu narażone i zarażone. O ile biznes dopuszcza się moralnie wątpliwych zajęć i praktyk nieetycznych, to w mediach narasta skłamanie. A właśnie dlatego, że one sobie przypisują misję moralną, misję edukacyjną, misję, no, pośrednio informują społeczeństwo, proszę Państwa, ale każda informacja jest selekcja materiału. Dostajemy taką informację, tak okrojoną, czasem są to techniczne, jaką dziennikarz uzna za właściwą. Tutaj na tej sali zapewne są ludzie, którzy byli już pytają przez media o opinię rozmaite. Też widziałem i znam opinię wszystkich kolegów, którzy nie mają specjalnie ochoty, którzy mają ochotę na rozpoznawalność. Zgodzimy się na to powiedzmy, ale nie na to, żeby ten tak wycinał. Mi się zdarzyło bodajże 3 razy, żeby nie spełniły zamówienia moralnego, moralną opinię, którą sobie już dziennikarz zaplanował. I teraz oni ja skierują pewnego rodzaju orzecznictwa etycznego. I kompetencje etyczne, i wykształcenie etyczne, ich pewność siebie jest zdumiewająca, bo pozbawiona kompetencji. No, było kilka przykładów, wymienić, ale na to nie ma czasu. Jeżeli miałbym sformułować więc taką ogólniejszą refleksję o tym, co media robią w sprawie biznesu, to tutaj zwróciłbym uwagę na ten błąd etyczny, który one popełniają względem w stosunku do spraw moralnych w ogóle i w szczególności do tych, które dotyczą biznesu. To jest absolutyzacja skrajnych pryncypialnych. Wyraziste, ostre, zamówienie mediów. Widzisz, to jest w naturze, no, coś musi być ostre, wyraziste. Ilekroć na pytanie dziennikarz mówię, że ta sprawa ma takie i takie, to już jestem pewny, że tego nie muszę. Jeśli już kilka razy zdarzyło, że nie puszczą. W zamian za to puszczono jakąś wypowiedź, skrywarkę jako kogoś ulicy. Wyrazista, skrajna, pryncypialistyczna odpowiedź. Ale jako etyk ja dobrze wiem, że ten sposób prezentowania świadomości, czy postawy etycznej, pociąga za sobą głód. Bo nikt, kto tak pryncypialnie określa warunki postępowania ludzi w odpowiednich sytuacjach, nie jest w stanie sprostać. Dlatego mówię, że media nie mają zakłady. Czas od czasu wychodzą rozmaite wiedzy. Media to też nie są wzorem. Pani marszałek miał pewne wątpliwości, bo ja śledziłem sprawę. To jedna z trudnych.
czego nie udowodniono? Rzetelność, rozgłos się, news, wejść na pierwszą stronę. Niech mnie zauważą, docenią. Te nagrody, wiktory, które rozdają, one są moim zdaniem z etycznego punktu widzenia. Wątpliwe. Wczoraj w gronie kolegów rozmawialiśmy o Kropce na tym. To jest program, który agresywnie, jest agresywną samopromocją, kosztem zaproszonych do studia ludzi, którym nie pozwala się wypowiadać. To jest instrumentalne, czyli z etycznego punktu widzenia jest ogromnie instrumentalne na traktowanie partnerów. Ja takim medium mówię. Ja, to jest jak o polityce mówi się, że ona jest cyniczna. Nie jest zakonana. Politycy wyraźnie mówią. To najczęściej polityka jedna. Nie biorą moją wspólnotę ze sobą. Oni traktują instrumentalnie. Tutaj też. Ale koledzy z polityki, posłowie, mili posłowie, akurat nie mam nic do zarzucenia. Otóż nic. Każdy można coś zarzucić. Ja nie jestem w tej sprawie. Względnie poczciwi. Wydaje mi się, że ich zdanie to nie to środowisko polityków, które też negatywne są. Nie biznes. Media. To jest najbardziej narażone. Teren. Ja się mówię. Dziękuję bardzo. Panie prezesie. Bardzo dziękuję. Czy ja się mogę tylko podpisać po wszystkim, co zostało do tej pory powiedziane przez moich przedmówców? Mogę to dodać. Panie profesorze, jeszcze w tej audycji to dokładnie widać, kogo prowadząca lubi, a kogo nie. A to się od razu widzi, jak tylko się rozmowy zaczynają. A do tego, co na początku powiedział pan profesor, to ja uważam, że to była najgorsza rzecz, którą można było w etyce uczynić, to jej skonfrontowanie z religią na poziomie nauki w szkole, gdzie bardzo duży, powiedziałbym, dwucyfrowy procent polskiego społeczeństwa natychmiast wykreśla etykę ze swoich zainteresowań. No to teraz próbuję coś dodać. Może najpierw powrócę do tego, co mówiła pani profesor Górnowska w poprzedniej części o tych czworgu interesariuszy. Ja myślę, że to pytanie pana profesora przechodzili na dwie części. Bo do pierwszej, to mógłbym tylko dodać, mówiąc o strażniku, to jest zbieżność z systemem penitencjarnym. Znaczy, czy on ma tylko penalizować, czy ma także edukować, prawda? Więc dzisiaj, w mojej ocenie, on rzeczywiście penalizuje to dziennikarz, pośledztwo, działa. Natomiast roli edukacyjnej nie spełnia w ogóle. Ale to nie tylko media. Ja myślę, że ci cztery wymienienie interesariusze mają określone rolę do spełnienia. To znaczy, myślę, że środowisko akademickie to tak jak to, o czym teraz mówimy, bo ja przypomnę także i ten wywiad pana profesora i to, co dzisiaj mówimy podczas tego panelu, dla mnie, dla człowieka trochę zewnątrz, poza tego środowiska, jest jasne, proste, czytelne, zrozumiałe. Mogę się z niektórymi elementami nie zgadzać, mieć inne doświadczenia, może nie mieć brak informacyjny, prawda? Ale te informacje może na stronie budzi wątpliwości. Tylko problemem jest to, żeby tworzyć tę wiedzę i przekazywać ją w taki sposób, żeby ona docierała do jak najszerszego kręgu ludzi. I tutaj wydaje mi się, że podstawową rzeczą to jest zejście niżej. I to dotyczy nie tylko etyki. Czy również musimy zejść niżej, do niższych szczebli naszego szkolnictwa, bo jeżeli skoncentrujemy się tylko na środowiskach szkół wyższych, to wtedy w oczywisty sposób żadnego celu nie osiągniemy, wykluczymy ogromną większość naszego społeczeństwa. Kiedy mówimy o biznesie, to myślę, że tak, no poza tym, że się powinien zachowywać, prawda, to jeszcze no nie da się ukryć, powiedzmy, że powinien być w dyskusji. To znaczy,
zmieniać poglądy, przekazywać informacje, zezwalać na badania. No i nie da się ukryć, powiedzmy, trochę to finansowe, się wobec tego zdajemy sobie sprawę, że to nie kurczę. I dlatego oczywiście do związku i do swojej komisji Państwa wszystkich zapraszam. Jeśli chodzi o środowisko mediów, no to tutaj muszę wyliczać na administrację. To powiedziałbym tak. Po pierwsze, i to było wczoraj Pani o tym mówiła, to jest kwestia tych mediów publicznych i ich roli. I wśród tej roli mediów publicznych kolosalną rolę powinna spełniać edukacja. I to praktycznie dzisiaj nie ma. Bo Pani w tym programie oglądała się, jak pamiętam, ale obawiam się, że tam żadnego programu edukacyjnego Pani nie ma. Więc to jest kwestia tego przekazywania wiedzy i finansowania przez administrację państwową takiej roli, którą powinny spełniać media, przede wszystkim publiczne, bo od innych trochę trudno tego oczekiwać. A media, no cóż, ja bym powiedział tak, że najpierw trzeba zacząć od tego, żeby może, myślę, że to trzy takie elementy. Znaczy jedna jest tej silnej mediów, była tutaj też mowa. Ja mogę tylko powiedzieć tak, że kiedyś jak to się nie zdarzyło od bardzo wielu lat, myślę, że się nie zdarzyło ten system. Ale kiedyś jak padał pan w Polsce, to była kwestia taka, że ludzie stali powiedzmy w kolejce przed oddziałem podejmowali pieniądze. Więc był czas na pewne działania. Ja to byłem na Banku Polskim na pewno świadczenie. Dzisiaj wiadomość w internecie, informacja w mediach zabija, to chyba nie ma żadnej szansy na to, żeby go uratować, nawet jeżeli on jest największym, najlepszym porządkiem. I to jest ta siła mediów. A przechodząc od tego, jak trzeba było oczywiście świadomość większości ludzi. I to, czym się zajmuje. I teraz drugim problemem jest wiedza tych ludzi, którzy się tym zajmują. Bo jak ja widzę dżentelmena, który z równą swobodą, powiedzmy, przeprowadza wywiad, na temat najnowszych badań kosmicznych, sytuacji politycznej w Syrii, wydarzeń kulturalnych, prawda, oraz sfery ekonomicznej, to bardzo przepraszam, ale co się zmienia, prawda? Znaczy, i myślę, że to jest też taki duży problem mediów publicznych. No i ostatnia rzecz, o której też mówię, to było zainteresowanie. Tak się składa, że ja w tej kadencji mam przyjemność w tej komisji. I w tym czasie nie to, że. Znaczy, ja zdaję się sprawę z tego, że musimy dotrzeć z tą informacją, co robimy o tej problematyce, prawda? W tym czasie, to jest 5 lat, to miałem dwa kontakty z prasą. Jeden to był telefon dziennikarza, zapytał, prawda, jak oceniam pewną decyzję personalną jednego z prezesów banków. I drugi był taki trochę szerszy, bo grupa banków była taka, może Państwo zwrócili uwagę kilka lat temu, kwestia tak zwanych instrumentów pochodnych, transakcji specjalnych, żeby, ponieważ są to rzeczy trudne, prawda, tutaj wiedza i dziennikarzy, i społeczeństwa jest więc organizowaliśmy takie spotkanie, tam było 5 banków, grupa dziennikarzy z 5 czy 6 czołowych polskich mediów. Pełna dokumentacja, wyjaśnienie, prezentacje, wykresy, informacje, pokazywaliśmy dokumenty, które klienci dodali. Mówiliśmy, że to przecież nie taki zwykły i normalny, że przedtem na tym byśmy ci ludzie zarabiali. To jest taka analogia z Amerką, prawda, że jak do czasów, to jest wszystko ok, to jest ok. Jedyna informacja, która się ukazała następnego dnia w jednym z gazet, była taka. Taki, taki i taki. A przyznamy, że dokonywały takich transakcji. Następny przykład zobaczą Państwo za tydzień. W ramach tego, powiedzmy, dodatku Newsweeka,
który akurat tutaj jest taki przykład, gdzie myślę, że jedna z instytucji naszego państwa edukacyjną sponsorują, to jest Narodowy Bank Polski, bo prawdopodobnie gdyby nie on, to ten dodatek by nie powstał, ponieważ to nie jest wiadomość, to o czym się pisze w tym dodatku, no co to dużo gada. No to będę przyjemność miał wystąpić w następnym dodatku, tam jest jedno zdanie i to jest rezultat jednogodzinnej rozmowy i to na tym.